Zrobiło się dużo szumu wokół szyfrowania danych. A żebyś wiedziała, tylko tak naprawdę nie wiem dlaczego. Rzeczywiście kary, które były nakładane przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ostatnim czasie wskazywały na to, że administratorzy, a raczej personel administratora, rzeczywiście nie szyfruje danych. No i jeżeli dane wyciekły, czy przez przypadek zostały przesłane komuś innemu, no to. Zrobił się problemik. To zrobił się problemik. Brak szyfrowania rzeczywiście jest w tym wypadku przesłanką do tego, żeby uznać, że ma miejsce wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Czym y, zatem różni się szyfrowanie od y, pseudonimizacji? Słuszne pytanie. Wydaje mi się, że czasami mylimy te dwa pojęcia. Mianowicie, samo szyfrowanie jest zastąpieniem tekstu. Czytelnego, takiego zwykłego ludzkiego w dowolnym języku, zastąpieniem e, kodem, który jest niepowtarzalny, który jest e, odmienny od tego, co człowiek może zrozumieć. Ale mając do dyspozycji szyfr, możemy każdą literę odwzorować. Pierwsze takie szyfry, które znamy, to był tak zwany szyf, szyfr lustrzany, gdzie w odbiciu lustrzany wpisywało się wyrazy. I co ciekawe, w dawnych czasach było to zupełnie wystarczające. Znamy też oczywiście szyfry przestawne, gdzie zamiast na przykład litery A umawiamy się, że piszemy literę na przykład Z. Zamiast litery B wpisujemy literę K. I tak dalej i tak dalej. Osoba, która ma taką tabelę kodów, potrafi na podstawie tej tabeli odkodować, ale posłużę się definicją, którą używamy w szyfrowaniu. Jest to forma kryptografii polegająca na zakodowaniu danych w taki sposób, aby stały się nieczytelne. Informacje tekstowe napisane w zrozumiałym języku, to znaczy możliwym do odczytania przez człowieka, są przekształcane na język zakodowany, w wyniku czego powstaje tekst nieczytelny, czyli zaszyfrowany. Natomiast w artykule 32 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych czytamy o dwóch. Rozwiązania, które mają to bezpieczeństwo zapewnić, albo przynajmniej poziom tego bezpieczeństwa podnieść, jest to szyfrowanie i pseudonimizacja. No, pseudonimizację znajdziemy jako definicję w artykule czwartym punkt 5 RODO. oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji. Pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi, uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Zatem, gdybyśmy sobie przypisali, zrobili taką tabelę, w której napiszemy pracownik 1, Wynagrodzenie 5000 zł, pracownik 2, wynagrodzenie 5500, pracownik mhm. trzy, wynagrodzenie, 3, tysiące. Pracownik cztery, wynagrodzenie 3000, pracownik 4, wynagrodzenie 10000. To będzie to pseudonimizacja, o ile ktoś dysponuje tabelą: pracownik 1 Jan Kowalski, pracownik 2 Jan Nowak, pracownik 3 Adam Kowalski, no i czy jak sobie wymyślimy. Ale warto jeszcze wspomnieć o jednej definicji, o anonimizacji danych. Anonimizacja nie występuje jako definicja w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a więc musimy się znowu posiłkować troszeczkę innymi przepisami prawa. Anonimizacja danych to czynność polegająca na przekształceniu danych osobowych w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej albo jeżeli przyporządkowanie takie wymagałoby niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań. Rozszyfrowywania na przykład. Mam no, wrażenie, że niektóre osoby już pisząc anonimizują to co... Dokładnie. Moje ulubione anonimizowanie polega na zamazywaniu czarnym flamastrem. To jest najlepsze rozwiązanie. Mm. Oczywiście jak ktoś ma stary czarny flamaster to i tak czarny atrament drukarki przebije spod niego, no ale... No ale mówimy o artykule 3 punkt 1 ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi. Także taka definicja, ta, taka definicja jest chyba najbardziej rozsądna. Zatem czym, czym się różnią? Właśnie. Szyfrowanie. Musimy mieć kod, żeby odszyfrować. Mhm. Pseudonimizacja. Obracamy jakimiś danymi, jakimiś informacjami, ale nie możemy ich powiązać ze sobą fizyczną. Do tego musimy mieć inną tabelę. Czyli dwa zupełnie inne pojęcia. Tak. No i moja ukochana anonimizacja. Spalić, zamalować, zalać Myślę, farbą. Tak. Kiedy musimy szyfrować dane? Kiedy je pseudonimizować, aż wreszcie kiedy je anonimizować? Można byłoby powiedzieć, że w zależności od tego, kiedy wystąpi taka konieczność, ale pamiętajmy znowu o artykule. 32 ust. 1 naszego ogólnego rozporządzenia o ochronie, o ochronie danych osobowych, który przecież mówi o bezpieczeństwie przetwarzania. Znowu pozwolę sobie zacytować. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. W tym m.in. w stosownym przypadku pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych. O anonimizacji nie ma tak naprawdę ani słowa, poza oczywiście motywami RODO, które wskazują, że to jest dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o usuwanie tych danych, które już nam nie są potrzebne. Na przykład, i to takie jest dobre rozwiązanie, w każdym systemie informatycznym w którym przetwarzamy dane osobowe i został ten cel przetwarzania osiągnięty. Załóżmy, klient założył konto w sklepie internetowym i już nie chce tego konta. W tym momencie dane przechowujemy do czasu, kiedy upłynie termin dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Ale jak fizycznie usunąć coś z bazy danych? Możemy usunąć cały rekord i wtedy powiązane z, to, z tą informacją transakcje, albo na przykład zastąpić wszystkie dane osobowe x -ami. I to już jest innego jak anonimizacja. anonimizacja. No to, idziemy, na idziemy na kawę? Idziemy na kawę.